Dzień dobry Państwu, witamy po raz kolejny i jeszcze raz witamy prezesa Kongresu Nowej Prawicy, pana Janusza Korwin-Mikkego. Teraz kilka okrzyków, niech żyje, potem bardzo zły to jest kapitan, co nie żyje, gdy jest witan, prawda, i tak dalej. Jedziemy. Może przedstawię jeszcze gościa, który jest z nami tutaj na scenie, to jest pan Krzysztof Szpanelewski, koordynator regionu, teraz już pan prezes musi mnie dokładnie którego, północny, makroregionu, północny wschód. Region wschód. Mazowsze należy do regionu wschód razem z Podlasiem i Lubelszczyzną. Tak więc pana Krzysztofa także witamy u nas na scenie. Panie prezesie, korki warszawskie? Nie korki warszawskie, tylko kolejka wołomińska. Akurat się przetaczał towarowy i mnie zatrzymało. I jak działa ta państwowa kolejka wołomińska? Dobrze działa, natomiast drogi, przez które przecina, nie działają tak dobrze. No chyba wszyscy zdziwieni, państwowej dobrze działa, a jednak udało się. Ona się turlała, tak. Turlała się. Panie prezesie, żeby zacząć naszą dzisiejszą rozmowę, jadąc na to spotkanie, słyszałem dzisiaj w pierwszym programie Polskiego Radia debatę na temat finansowania partii z budżetu państwa. Oczywiście znamy te głosy, słyszymy już nieraz, że obecnie posłowie się nawet opowiadają w większości, że należy utrzymać to finansowanie. Jakie jest nasze zdanie w tej kwestii? My pracujemy, wiemy jak to wygląda, bez pieniędzy jest ciężko. Dobra, nasze zdanie jest takie, że partie powinny się utrzymywać ze składek własnych. Ostatecznie dlaczego nasz zwolennik ma płacić w podatkach na PO czy SLD albo PiS czy inne partie komunistyczne, prawda? Nie widzimy najmniejszego powodu. Każdy płaci za swoją partię i już. Ale jest ciężko, pan przyzna. Ja działam w Kongresie Nowej Prawicy i widzę, że opieramy się w zasadzie na pracy ludzi, na tych składkach. No tak, na tym to właśnie ma polegać. Gdyby się PO zaczęło opierać na pracy ludzi i własnych składkach, to by od razu zbankrutowało i byłby spokój. To może z tego miejsca także chciałbym niezwykle zaznaczyć, że praca ludzi, którą wykonują nasi członkowie w całej Polsce jest naprawdę nie do przecenienia. Nie wiem, czy jest jakakolwiek siła w Polsce, czy jakakolwiek inna organizacja, w którą zaangażowanych jest tyle ludzi i tyle młodych ludzi. Nie wiem, jak pan się na to zapatruje. No kiedyś taka była samoobrona, ale już jej nie ma. Proszę państwa, przepraszam bardzo za opóźnienie, kwadrans akademicki minął, zaczynamy. Jak państwo wiecie, jesteście państwo na spotkaniach, ja wstanę, bo to jest... Jestem zapadnięty. Proszę państwa, jesteście na spotkaniu z przedstawicielem prawicy. Prawica to są ludzie, którzy chcą wrócić do normalności. My żyjemy w normalnym świecie. W normalnym świecie człowiek żyje za swoje pieniądze, a nie za pieniądze zrabowane innym, czy wyżebrane z Unii Europejskiej. W normalnym świecie małżeństwo składa się z mężczyzny i kobiety, a nie z czegoś tam innego. Prawda? W normalnym świecie dzieją się normalne rzeczy, działają normalne zasady. I taka jedna zasada, która została naruszona i która jest niesłychanie zasadnicza, to jest zasada: chcącemu nie dzieje się krzywda. No, wydaje się oczywista zasada, prawda? Chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa prawa rzymskiego. Volenti non fit injuria, prawda? Jak ktoś chce sobie wejść do klatki z lwem, i właściciel lwa nie ma nic przeciwko temu, no to sobie wchodzi, prawda? To jest dorosły człowiek i ma prawo sobie wejść, gdzie chce, prawda? A lew też ma prawo go zjeść, to jest jego decyzja, prawda? Traktujemy człowieka jako istotę dorosłą i odpowiedzialną. I proszę państwa, ta zasada jest naruszana na każdym kroku, podobnie jak bardzo wiele zasad naszej cywilizacji. Jak rządzili biali ludzie na świecie, to rządzili dlatego, że mieli dobre zasady. Bo co to jest cywilizacja? To są pewne zasady, prawda? Są różne cywilizacje, tacy sami ludzie mają inne zasady. No i myśmy mieli takie różne zasady, na przykład właśnie czemu nie dzieje się krzywda, prawda? Ta cywilizacja powstała z takiej z chaldejskiej, babilońskiej, żydowskiej, chrześcijańskiej, greckiej, rzymskiej. Jakoś tak się dobrze zrobiło, że powstała dobra cywilizacja. Skąd wiemy, że dobra, bo podbiła cały świat. Gdyby dobra była cywilizacja, załóżmy Indian Navajo, to Indianie Navajo by podbili cały świat. Ale myśmy to podbili. Nie? Te zasady cywilizacji, tak jak geny organizmu. Te organizmy, które mają dobre geny, te wygrywają. Te, które mają złe geny, przegrywają. Otóż myśmy mieli dobre geny, dobre zasady. Gdzieś tak 100 lat temu pojawili się ludzie, którzy zaczęli negować te zasady. W
wszystko, co było złe, jest, to było dobre, jest złe, prawda? Trzeba niszczyć stereotypy, prawda? W stereotypie, prawda, nie może być tak, że na przykład kobieta zajmuje się domem, a mężczyzna ciężko pracuje, kobieta też musi harować, prawda? Na ten. Trzeba po prostu obalać stereotypy. Zaczęto obalać stereotypy, na przykład, że malarz powinien dobrze malować, jak namaluje trzy kreski i maluje Bohomas, to jest piękny obraz, prawda? No jakieś takie stereotypy obalono. I po 100 latach obalania stereotypów rządzą nami dokładnie odwrotne zasady. 100 lat temu rządziła zasada, kto nie pracuje, niech też i nie je. To jest nasza zasada, prawda? Dzisiaj jest oczywiście odwrotnie. Kto nie pracuje, ten dostaje zasiłek, a kto pracuje, jest za to karany tak zwanym podatkiem dochodowym. Potem się ludzie dziwią, że jest bezrobocie. No pewnie jak ten, kto pracuje, jest karany podatkiem, a ten, kto nie pracuje, jest nagradzany zasiłkiem, to w ogóle dziwne, że jeszcze ktokolwiek pracuje. No? Otóż na przykład kiedyś dzieci należały do rodziców. No, dzisiaj tak nie jest. Ja czytam, takie 2 tygodnie temu, czy 3 przysłali mi z Ameryki, jak badałem go na blogu, i klip, że taka polityczka amerykańska mówi, że trzeba jasno powiedzieć, dziecko nie należy do rodziców, dziecko nie należy do rodziny, dziecko należy do community, do społeczeństwa. Jest komunistyczne, prawda, jest dziecko. No i rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest dzisiaj. Jak ktoś nie wie, jak ktoś nie wie, to się szybko przekona, prawda. Dawniej, proszę Państwa, jak ja żyłem za ciężkiej komuny, no ale jeszcze ludzie byli przedwojenni, za tej ciężkiej komuny, jeżeli zdarzyło się nieszczęście, na przykład się zdarzało nieszczęście, to też się zdarza, matka pracuje w kuchni, prawda, stereotypowo, dziecko wchodzi na parapet, otwiera sobie okno, wylatuje, zabija się. To wtedy, proszę Państwa, lat temu 50, wszyscy żałowali rodziny. Rodzina poniosła stratę. Matki wasze żałowano, bo małe dziecko jest wasze z matką szczególnie związane, prawda? Matki żałowano. Dzisiaj ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. Dziecko nie należy do rodziny, dziecko jest państwowe. Jak nie wiecie, spróbujcie dziecku dać klapa. Za naruszenie tyłka państwowej własności możecie pójść siedzieć. No tak jest. Dziecko należy do państwa. Rodzice nie mają nic do powiedzenia. Nie mogą zdecydować, do jakiej szkoły on idzie, prawda, czy zaszczepi, czy nie zaszczepi. O wszystkim decyduje właściciel. Socjalizm każdy, również eurosocjalizm, jest ustrojem niewolniczym. Żyjemy w ustroju niewolniczym i oczywiście w ustroju niewolniczym to właściciel niewolnika decydował o tym, czego się uczy jego dziecko. Bo w normalnym ustroju to dziecko na starość utrzymuje ojca, matkę. Więc to ojciec decydował o tym, czego dziecko uczy, bo w interesie ojca jest, żeby to dziecko było dobrze nauczone, miał dobry fach w ręku i tak dalej. Dzisiaj, proszę Państwa, ponieważ dziecko na starość nie będzie utrzymywało ojca, bo ojciec ma emeryturę, to o tym, czego się uczy dziecko, decyduje państwo. Rodzice mają nic do gadania. Nic. Rozumiecie? Tylko jest pewne nieszczęście. Niewolnicy nie mają dzieci, bo po co rodzić dzieci panu? Dzieci nie ma. Wymieramy. Jedyne dzieci w Europie to dzieci muzułmańskie. To oczywiście nie jest wina muzułmanów, tylko jest wina nasza. Wina tych ludzi, którzy opanowali obecnie Brukselę. To jest czerwona hołota, która opanowała Brukselę i narzuca nam zasady dokładnie odwrotne, czy prawie dokładnie odwrotne, niż te, które rządziły 100 lat temu. Kiedyś myśmy kolonizowali świat, dzisiaj nas kolonizują. Czy zdajecie sobie sprawę, czego uczą w szkołach? Na przykład uczą, że chłopak nie powinien być agresywny. Jak to? Kto nas będzie bronił przed muzułmanami, jak chłopaki nie będą agresywne? No kto? Prawda? Facet musi mieć jaja, no co jest do cholery, prawda? Musi być agresywny. Każda kobieta wie, że jej facet powinien być agresywny, wprawdzie czasami jej przyłoży w tyłek, a za to obroni ją i dziecko, nie? To się jej opłaca. Facet musi być agresywny. Co za facet, który nie jest agresywny? I, proszę Państwa, tu widzimy wiceprezesa partii, kolegę Burcherta, tu się schował. Proszę, nie posiadę pani. Proszę bardzo, się schował dobrze. Proszę Państwa, musi być agresywny. Co to jest za państwo, które nie jest agresywne? Uczy się, słuchajcie, jakiejś herezji zupełnej, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jak to? Życie ludzkie jest najwyższą wartością? To co? To jakiś muzułmanin czy kto inny chwyci dziecko, powie, że podręcznie mu gardło, jak nie, to dajcie miliard dolarów. Trzeba mu dać, nie? No, jak życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to jest większe niż miliard dolarów, nie? Trzeba mu dać. Taka sytuacja nie może przetrwać. Muzułmanie nie wierzą w to, że życie jest najwyższą wartością, więc oni wygrywają. Nami pogardzają w tej chwili. 100 lat temu biały człowiek był kimś.
gdzieś pojawił, to wszyscy się kłaniali, biały człowiek, wykształcony, porządny, ma właściwe wartości, należy do tej cywilizacji. Dzisiaj z nas się śmieją. Z nas się śmieją. Słuchajcie, czy wiecie, że na przykład 2 lata temu, znaczy 1,5 roku temu, Rada Szkolnictwa Anglii powiedziała, że nie wolno kolportować pocztówek z Matką Boską i Jezuskiem, ponieważ to może urazić uczucia muzułmanów. Ciekawe, że przez 1000 lat jakoś nie urażało uczuć Żydów, ale może urazić uczucia muzułmanów, bo oni mogą tupnąć i chwycić nóż i zarżnąć, nie? Czy ludzie się boją. Co to jest za cywilizacja, która się boi? Prawda? Bo się boi życie stracić. I ustępujemy. Oni się z nas śmieją, pogardzają nam. Jak mogą nas szanować, jak lat temu 12, w Srebrenicy, tego nie pamiętacie pewno, zdarzył się taki wypadek, że wojska ONZ-u, holenderskie konkretnie, błękitne hełmy, chroniły Bośniaków. 8000 Bośniaków. I przyszła gromada Serbów i powiedziała, żeby wydać tych Bośniaków, bo jak nie, to będą strzelać. No to wojska holenderskie, ponieważ życie ludzkie jest najwyższą wartością, pochowały się po piwnicach, oni zgwałcili wszystkie bośniaczki i wymordowali wszystkich bośniaków. 8000 ludzi. Słuchajcie, według wartości europejskich to tych żołnierzy się kładzie na ziemi i co dziesiątemu się strzela w łeb. Według wartości unijnych 2 lata temu była już królowa Holandii, wręczyła im medale za służbę w Bośni. Upadamy, rozumiecie? Umieramy. Dzieci nie ma. Rodzą się włącznie dzieci muzułmańskie. W tej chwili w Niemczech czy we Francji na jedno dziecko białe wypada 8 dzieci muzułmańskich. Rozumiecie? To policzcie sobie, jak jest 10% muzułmanów we Francji, w Francji chyba jest 13%. I jeżeli na jedno dziecko białe wypada 8 muzułmańskich, to policzcie, jak za 20 lat będzie wyglądała Francja czy Niemcy. Policzyliście? Nasi koledzy endecy się martwią zagrożeniem niemieckim. A ja mówię, za 20 lat będziemy graniczyli z kalifatem Saksonii, z Emiratem Brandenburgii. Niemcy mają problemy. Nie my, my mamy mniejsze. U nas ich nie ma. Chyba, że wcześniej wykupił nas Chińczycy oczywiście. Słuchajcie, sytuacja jest dramatyczna. To nie jest to, czy będzie rządził Tusk czy Kaczyński. Nas to nie interesuje. Dla nas to jest jedna czerwona hołota. Czy Tusk, czy Kaczyński, czy Miller, czy tam Pawlak, czy tam Piechociński. Wszystko to jest jedna wielka banda. Jak tam jeden się zmieniają, to obniżą jeden podatek o 1%, a drugi podwyższą 1%, prawda? I wielka zmiana następuje. Polska wymaga kontrrewolucji. Musimy tę całą rewolucję lewicową, która zrobiła przez 100 lat, musimy ją odwrócić. Musimy powiedzieć jasno, musimy wrócić do naszej cywilizacji. Musimy wrócić do naszej kultury. Naszej europejskiej kultury. Powtarzam, to nie ma nic wspólnego ze sporami o stołki między partiami. Tu chodzi o ratowanie naszej cywilizacji, bo jak tego nie zrobimy, to za kilka lat nie będzie i nas. Jeszcze 2 lata temu, słuchajcie, właśnie jest, prawie brzmi jak dowcip, ale to jest prawda. 2 lata temu były zamieszki tam w Libii, w Egipcie, w Tunisie. Tak nawiasem mówiąc, dlaczego nigdy nie było zamieszek w USA? Bo jest to jedyny kraj, w którym nie ma ambasady USA. Otóż były zamieszki w Egipcie, Tunisie i Libii i tam oni uciekali do Włoch, do Francji, do Grecji. No i te kraje śródmorskie wystąpiły do innych Eurostanów, bo już nie ma państw. Jesteśmy tylko Eurostanem. Polska już nie jest niepodległym państwem. Jesteśmy tylko Eurostanem. Żeby im pomogli i przyjęli część tych uchodźców. I przez jeden dzień Polska była na ustach całego świata, ponieważ nasz rząd ogłosił, że przyjmie 6 uchodźców. No więc wszyscy się śmiali, ale bardzo krótko, bo na 3 dzień wszystkich tych 6 uchodźców powiedziało, do Polski nie przyjadą, bo są za małe zasiłki. No więc chwała Bogu, są małe zasiłki. Jak były duże, to by nas zaleni, prawda? Jeżeli tutaj karta praw podstawowych wejdzie w pełni w życie, prawda, i tam inne tam przyjmiemy euro i tak dalej, no to oczywiście nas też zaleją. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Zauważcie, przecież jeszcze parę lat temu widziałem ekonomistów, którzy mówili, że wejście do euro się opłaca. Ale dzisiaj wszyscy widzą, co się dzieje w strefie euro, prawda? Wszyscy mają wyniki
euro, są w strefie euro i te, które nie są w strefie euro. Prawda? Wiadomo dokładnie, że te, które nie są w strefie euro, rozwijają się o wiele lepiej od tych w strefie euro. Mimo to są u nas faceci, którzy chcą, żeby Polska weszła do strefy euro. Powody są albo polityczne, chcą nas wciągnąć do tego organizmu, umierającego organizmu, albo po prostu w dniu, czy przez kilka dni po wprowadzeniu euro będą zamieszania na rynkach i oni wiedzą, jak na tym zarobić. Prawda? To jest drugi powód. Drugi powód. Oczywiście nie ma najmniejszego powodu, że Polska wchodziła do strefy euro, ale oczywiście oni nas chcą wciągnąć do tego. Nas chcą wciągnąć. Słuchajcie, trzeba obalić nie rząd, bo wszyscy mówią obalić rząd, ale przyjdzie nowy rząd taki sam. Trzeba obalić ustrój. Musimy przywrócić zasady naszej cywilizacji. Normalnej cywilizacji białego człowieka w wariancie polskim. Proszę Państwa, ludzie mówią, no my jesteśmy partia konserwatywno-liberalna, prawda, ale w pewnym sensie jesteśmy również narodową, w jakim sensie konkretnym? W kilku sensach, ale w jednym bardzo ważnym. Otóż lewica mówi o społeczeństwie, że społeczeństwo czegoś chce, większość społeczeństwa głosuje i tak dalej, a my mamy w dupie, proszę was, głosowanie społeczeństwa. My mówimy o narodzie. Naród to nasi przodkowie. Oni te zasady przyjęli, praktykowali. Na zasada, pamiętaj, rozchodzie, żyć z przodem w zgodzie. Taka zasada, prawda? Zresztą w wielu narodach ona istnieje. I takich zasad europejskich, niektórych specyficznych dla Polski, oni sobie na własnych plecach wytrenowali, one przetrwały, prawda? Wyselekcjonowali. Jesteśmy my, są nasze dzieci, wnuki, prawnuki, to jest naród. Społeczeństwo to jest tylko przekrój przez naród. Co to jest społeczeństwo? Dzisiaj my jesteśmy tutaj, tak? Jutro ktoś umrze, ktoś się urodzi, ktoś wejdzie w wiek wyborczy, ktoś przyjedzie z zagranicy, ktoś wyjdzie z zagranicy, a ktoś obejrzy program telewizyjny i milion ludzi zmieni poglądy. Co to jest społeczeństwo? My mówimy o zasadach, które muszą być przestrzegane. Zasady muszą być przestrzegane. Nie wola ludu, tylko zasady muszą być przestrzegane. Prawda? Na przykład zasada, pamiętaj, rozchodzie gdzieś przychodem w zgodzie. Gdybyśmy zasady przestrzegali, to byśmy dzisiaj się dziecko rodzi, i ma od razu, proszę Państwa, 20 tysięcy długu bezpośredniego i około 70, licząc razem z zadłużeniem na rzecz emerytów. Takie becikowe nie ma, człowiek się rodzi. Ma... Otóż, jak ja w Sejmie zażądałem, żeby nie wolno było robić budżetu z deficytem. Gdyby to przeszło, to dzisiaj byłoby 2 tysiące, a nie 20 tysięcy. Wiecie, co się działo w Sejmie? Był to ryk oburzenia. To co? Mamy sobie ręce związać? To mamy nie móc robić to, co chcemy? To nasi wyborcy domagają się od nas, żebyśmy tam wydawali pieniądze, a mamy tego nie móc robić? Patrzcie, co się działo w Anglii. Jak pan Cameron chciał zmniejszyć długi, było 6 milionów ludzi na ulicach. Domagali się, zapożyczaj się dalej i wydawajmy, szalejmy. Tak zginęła Francja. Arystokracja francuska się zadłużyła cały kraj i zginęła. Prawda? Tak to było. Nie, proszę Państwa. Pamiętaj, rozchodzie, żyć w przodzie, nie wolno się zadłużać i koniec. Nie mamy prawa dzisiaj się zadłużać, żeby nasze dzieci i wnuki musiały to spłacać. Przecież nie mają prawa głosu w Sejmie, nie? Nie mają. I my nie mamy prawa ich zadłużyć. Nie mamy takiego prawa. I nie może być tak, że ta demokracja, która jest totalitarnym. W demokracji lud może wszystko, a my mówimy nie. Lud nie może wszystkiego, są zasady, których nie wolno przekraczać. Oczywiście, no może wybrać przedstawicieli, może wybrać prezydenta, może wybrać może nawet i sędziów pokoju, może wybrać może i prokuratorów, niech sobie wybiera, ale nie może zmieniać praw. Jest to niedopuszczalne. Ta cała hołota, która rządzi w Warszawie, w Brukseli, są demokraci. Bo wiecie, jak to jest. 70% ludzi nie potrafi odczytać rozkładu jazdy na przystanku tramwajowym, nie wiem, czy wiecie. No jest, znaczy z paroma wyjątkami, na przykład... Jak to nie ma? No ludzie głosują i wybierają, no. Ale nieprawda, społeczeństwo właśnie na nich głosuje. Społeczeństwo głosuje na tych złodziei z PO, głosuje na tych wariatów z PiSu, oni głosują na nich, no mają takie prawo. Nie, ale pan musi zrozumieć jedną rzecz. To jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż jeżeli pan zada pytanie, czy powinno być obowiązkowe ubezpieczenie, to 90 czy może 80% ludzi powie tak w referendum. Ale uwaga,
Kiedyś kolega Michalkiewicz był w czasach, kiedy jeszcze puszczano go do telewizji, był w programie w dyskusji z jakąś panią z Solidarności, taka komunistka oczywiście, cała ta Solidarność to komuniści. Znaczy nie cała może, ale większość. Jak ona się nazywała? Ewa chyba coś. Nieważne. Nieważne. Był z nią w dyskusji i ona mówi, proszę pana, przecież pieniądze w ZUS-ie to są pieniądze pańskie, własne. Nawet mówiąc, Sąd Najwyższy już orzekł parę tygodni temu, że to nie jest prawda. No ale wtedy tak się mówiło, że pieniądze w ZUS-ie stanowią własność tego, co składa. No to mi tak mówi, tak, są moje, tak, są pańskie, ona mówi. No to świetnie, to ja chcę je podjąć. A nie, to pan nie może. Jak to nie mogę, skoro są moje, no to mogę wziąć. No, nie może pan. A dlaczego nie mogę? No bo każdy by tak chciał. Więc jak to jest? Z jednej strony każdy by te pieniądze natychmiast zabrał i użył lepiej, a z drugiej strony ludzie głosują jak głupi za tym, żeby był przymus ubezpieczeń. Bo to wszystko zależy, jak się pytać. Pan myśli, że istnieje coś takiego jak wola ludu. Nie ma woli ludu, istnieje tylko sposób, jak się zadaje pytanie. A no, a to jak pan im tak wytłumaczy? Ale ten, co zadaje pytania, zadaje je inaczej. I dzięki temu dostaje odpowiedź taką, jaką sobie. Jeżeli ja jutro zrobię referendum w Polsce, parafia po parafii, czy zrobić w Polsce prohibicję, to 75% ludzi będzie za. Ale jak zrobię to samo referendum, zakład pracy po zakładzie pracy, ci sami ludzie będą, to będzie 75% przeciwko. Wszystko zależy, gdzie się to robi, w jakiej godzinie. Wiadomo, że są na przykład dyskusje, czy wybory mają we wtorek, czy w niedzielę. Wiadomo dokładnie, że wybory byłyby zupełnie inne, gdyby były w niedzielę, jak są w niedzielę, niż kiedy byłyby we wtorek. To które wybory odbijają wolę ludu? Nie ma czegoś takiego jak wola ludu. Istnieją tylko sprytni manipulatorzy, którzy niestety mają we łapach telewizję. O to właśnie chodzi. Więc dlatego są za demokracją, że mają w łapach telewizję, potrafią tych idiotów, bo większość jest idiotów niestety, potrafią tych ludzi... Proszę, będzie jeszcze czas na zadawanie pytań, tak więc oddamy mikrofon publiczności za pół godzinki. Za parę minut. Także proszę Państwa, z tego trzeba sobie zdać sprawę. I musimy zbić ten mit demokracji, prawda? No, jeżeli Karol Marx powiedział zresztą wyraźnie, że na to, żeby zbudować socjalizm, wystarczy zrobić demokrację, bo większość głupich zbuduje ten socjalizm. Prawda? I to właśnie widzimy na własnych oczach. To właśnie następuje. Prawda? To w jakim żyjemy głupocie, prawda? Że nie możemy korzystać z żarówek i tak dalej, to nie ma Państwu tłumaczyć, to wszyscy Państwo mówią, prawda? Ale mimo to działa, prawda? Jakimś cudem do władzy dorwali się ludzie, którzy zakazali nam używania żarówek. I my zamiast powiedzieć, że to jest pełna głupota, to my się bierzemy prawą ręką za lewe ucho. Na przykład jeden Niemiec zauważył, że żarówka oprócz tego, że świeci, to również grzeje, więc sprowadza do Niemiec grzejniki elektryczne, które grzeją, a przy okazji świecą. Wyglądają dokładnie tak samo. Otóż i to wolno sprzedawać. No to pamiętam za komuny, jak pan Babiusz, taki premier był i wprowadził podatek od luksusu. No i między innymi artykułem luksusowym były krawaty, to wtedy zniknęły krawaty, pojawiły się zwisy męskie eleganckie. Także obchodzi się tę głupotę na różne sposoby, ale nikt nie potrafi tupnąć nogą i powiedzieć, to jest bzdura. Tak jak w tej bajce Andersena, prawda, o tym dziecku, które powiedział, król jest nagi. No. Słuchajcie, czy wiecie, że uchwalili pół roku temu, że nie wolno obcinać szczeniakom ogonów. Wiecie, jak głupio wygląda bokser z ogonem? Ale nie wolno obcinać. Po co? Dlaczego? Nikt nie wie. Komuś przyszło do głowy, prawda? Bo tu rozumiem, od żarówek wzięli łapówę, prawda? Od procesu świetlówek. To wiem, dlaczego zrobili. Ale dlaczego nie wolno obcinać psom ogonów? To tego nie rozumiem zupełnie. No, to jest jakaś czysty jakiś absurd. Nie, siedzą tysiące urzędników i każdy chce się wykazać, że coś zrobił. No i niestety wykazują się. No i takie mają genialne pomysły. Także słuchajcie, musimy to obalić. Ktoś powie, panie Mikke, to ilu urzędników będzie u pana? Proszę pana, ja mówię, wie pan, jak Polska sięgała stąd po Smoleńsk, a nawet była dalej na zachód i sięgała po Smoleńsk, przez cała Polska należała do Królestwa Polskiego, to wtedy było urzędników królewskich 500. Nie mieli komputerów, nie mieli telefaksów, nie mieli internetu, a mimo to potrafili Polską rządzić w ilości sztuk 500 i myślę, że tylu by dzisiaj też wystarczyło. A jest 600 tysięcy razem z samorządowymi. Oni wykonują ogromną, rzetelną, nikomu niepotrzebną robotę, prawda? Na przykład moi sąsiedzi
w Warszawie na Stępińskiej przez 2 lata nie mogli w pizzerii podawać wina. Wiecie, jak można w pizzerii nie móc podać wina albo piwa? Nie? No, pizzeria bez wina, piwa, to jest absurdnie. Ale nie mogli dlatego, ponieważ droga od stolika do ubikacji przecinała się z drogą z kuchni na salę jadalną. I z tego powodu jest taki przepis, że w tym momencie nie można podawać alkoholu. No, rozumiecie, ktoś to wymyślił, najlepszy zresztą wie, że on pewno chciał, żeby uniknąć jakichś zakażeń, prawda, coś takiego. No, i takie absurdy istnieją na każdym kroku. To wszystko trzeba w cholerę wywalić. Tu nie jest takie, niektórzy, tak jak kolega Wipler na przykład mówią, że ja to stopniowo naprawiać. Tu nie ma co naprawiać. Jak my próbujemy naprawiać, to my po pół roku naprawimy jedno, a oni w tym czasie wymyślą 50 innych głupot. I my znowu zaczniemy naprawiać. To wszystko trzeba wywalić w cholerę. To wszystko jest całkowicie niepotrzebne. Ktoś powie na przykład, zaraz, panie Mikołaj, jak to, by nie było urzędnika, który mówi, jak dom postawić? No nie. Nie byłoby. Byłoby prawo budowlane, oczywiście, niekoniecznie takie same w całej Polsce. Przecież część miast Polski jest budowana na prawie chełmińskim, część na magdeburskim, no i co? Coś złego jest? No nie. Każde miasto jakieś prawo ma, które mówi, jak budować domy, prawda? Są takie osiedlowe przepisy, prawda? I w tych przepisach, tak jak w Ameryce, prawda, Settlement Act, tam jest powiedziane, że na przykład w tym osiedlu na przykład nie można sprzedać domu Żydowi, prawda, albo Murzynowi, ale albo dom nie może mieć więcej niż 2 piętra, albo coś takiego, są różne przepisy, prawda? Albo dom nie może być bliżej niż o 10 metrów od drugiego domu, no są różne przepisy. I koniec, jak człowiek sobie kupuje dom w tym osiedlu, to wie, że nie może tego zrobić i koniec. Nie ma żadnego urzędnika, który za łapówkę mu wyda zezwolenie na odstępstwo od prawa. Nie ma takiego urzędnika, więc nie ma komu dać łapówki. Prawda? I działa. A co się stawia, jak w takim usiedlu, gdzie nie wolno wybudować domu wyższego niż 2 piętra, ktoś wybuduje 3 piętra? No to dowolny sąsiad się poskarży, pójdzie do sądu i w ciągu 24 godzin dostanie nakaz rozbiórki domu i koniec na własny koszt. I już. Prawda? A jak się nikt nie poskarży? To widać, się nikomu nie przeszkadza, nie? To nic się stoi. Także, proszę Państwa, to jest normalne życie w normalnym państwie. No dobrze, a jak ktoś wybuduje brzydki dom? No to, wie Pan, no to będzie brzydki dom, no. Jak dziewczyny idą na imprezkę, to biorą ze sobą jedną brzydulę, żeby na jej tle ładnie wyglądać, nie? No, jak będzie przy ulicy jeden brzydki dom, to inne będą ładnie wyglądały, no jest wielka prawda. Zresztą, jak ktoś ładuje 1 000 000 w budowę domu, to nie po to, żeby jeszcze nie włożył 50 000, żeby ładnie wyglądał, nie? Bo potem go nie sprzeda. A jak ktoś mi całkiem nie wierzy, to ja taką propozycję. Pojedźcie Państwo do Krakowa na rynek główny. Potem pojedźcie do Nowej Huty. No, będziecie sobie domy na Nowej Hucie. Potem sobie odpowiedzcie na 3 pytania. Po pierwsze, które domy są ładniejsze? Po drugie, które są trwalsze? Po trzecie, które były budowane za zgodą architekta, a które bez zgody architekta? I na tym się kończy dyskusja, czy koniecznie architekt musi zatwierdzać projekty domu. Koniec dyskusji. Także to wszystko jest całkowicie zbędne, jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, prawda? Ja mówię, ludzie, dlaczego jest źle w szkołach? Bo szkoła nie bankrutują. Restauracje w Warszawie bankrutują, nie? Widzicie, jak bankrutują restauracje. Jak zła restauracja źle daje, to bankrutuje, najmniej sobie inna restauracja, nie? A która szkoła bankrutuje? Żadna. Dopóki złe szkoły nie będą bankrutować, to nie będzie porządku, ale żeby bankrutowała, muszą być prywatne. Wtedy właściciel będzie dbał o to, żeby w tej szkole było dobrze, bo jak straci pieniądze, jak straci urząd, straci pieniądze, będzie dbał o to, prawda? I wtedy szkoła będzie działała. Będzie działała. I koniec. I proszę mi nie mówić, że ludzi nie będzie stać. Bo odpowiedź na to jest bardzo prosta. Piwo dla COVID-a, 500, to jest kreda, znaczy się. Jak jest kreda, no to napisał coś takiego. Mianowicie, no ja napiszę wyobraźni. Napiszę wyobraźni. Tu jest koszt. O. Tu jest koszt szkoły, a tu jest koszt szkoły i ministerstwa. Który koszt jest wyższy? Ten.
Więc jeżeli teraz nas stać na utrzymanie szkół i ministra, i kuratorów, i delegatów, i inspektoratów, i wydziałów oświaty, to będzie nas stać na utrzymanie tego wszystkiego bez tego. To nie tylko chodzi o te inspektoraty. Chodzi o to, że dawniej szkoła wyglądała tak, jak panie czytały tam Anię Zielonego Wzgórza, czy pensję panny Latter. To był dyrektor, który był jednocześnie właścicielem szkoły i jednocześnie uczył w tej szkole. To była tania szkoła. Ten dyrektor poświęcał godzinę tygodniową na dyskusję z dekarzem, czy na dyskusję z kominiarzem, czy czymś takim, ale resztę czasu uczył. Dzisiaj w szkole jest dyrektor, czterech wicedyrektorów, prawda? Wszyscy zajęci nie mogą uczyć, bo lecą na konferencję taką, prawda? Muszą przyjąć tam inspekcję, muszą wypełniać jakieś rubryki. To jest cholernie droga szkoła. Cholernie droga szkoła, my ją utrzymujemy, nie? Przecież was się okłamuje, szkoła jest bezpłatna. Jak to bezpłatna? To znaczy, nauczyciele nie biorą pensji? No biorą, skoro biorą, znaczy szkoła jest płatna, nie? Tylko w normalnej szkole ja płacę 200 zł, a tutaj idę na stację benzynową, prawda? Płacę 300 zamiast 100, bo benzyna kosztuje około złotych 20, reszta są podatki. Prawda? No i potem z tego zabierałem te 300, z tego szkoła dostaje 150. Teraz ja płacę 300 tak naprawdę, tylko po cichutku, prawda? Nikt tego nie widzi. Szkoła dostaje 150 i was wmawiają, że gdybym ja zapłacił szkole 200, a to wtedy szkoła by zdechła z głodu, a mnie by nie było stać. Bo cała sztuka socjalizmu polega na tym, że się nam te 300 zł zabiera po cichu na stacji benzynowej czy gdzieś tam, czy w alkoholu, prawda? A daje się z przytupem, a macie to za darmo, prawda? Widzicie, za darmo to macie. Tylko nawiasem mówiąc, poziom nauczania jest beznadziejny. Każdy wie, na przykład jak się ktoś uczy angielskiego, to co, liczy na szkołę państwową, czy bierze kursa prywatne? No to policzcie, o wiele lepiej byście znali fizykę, chemię i tak dalej, byście chodzili w kursach prywatnych, a nie chodzili do szkoły państwowej. Poziom szkoły jest beznadziejny dzisiaj, to nie jest wina waszych nauczycieli, tylko wina ustroju. Właśnie nauczyciele i tak jeszcze robią, co można, bo na przykład poziom szkoły państwowej jest wyższy w Polsce niż w Ameryce, więc mimo, że to tam na szkołę idzie pieniędzy 3 razy tyle. Więc to nie jest wina waszych nauczycieli, tylko tego idiotycznego ustroju, w którym żyjemy. Trzeba zmienić ustrój, powtarzam. Trzeba zmienić ustrój, a nie ludzi. Jak tylko się zmieni ustrój, ci sami ludzie zaczną działać inaczej, bo zacznie się opłacać być uczciwym, prawda? A nie kombinować, bo zresztą nie będzie na czym kombinować, bo na przykład podatki dochodowe zniesiemy, prawda? Nie ma podatku dochodowego. No to nie da się kombinować, no nic się nie zakombinuje. No bo, no wprawdzie kobiety niepracujące nie będą go płaciły, ale przecież nikt nie będzie wzorem pani Grodzkiej, prawda, się przerabiał na kobietę tylko po to, żeby podatku nie zapłacić, prawda? Z jakoś tam 100 zł czy 200, prawda? Więc oszust tutaj nie będzie. No, także no, nie będzie na czym kombinować, trzeba będzie po prostu pracować. No, my od razu mówimy, bo ta lewica obiecuje, że wszystkim będzie dobrze. A my mówimy nie, nie będzie wszystkim dobrze. U nas ludziom, którzy pracują ciężko, będzie dobrze. W Ameryce 85% milionerów to ludzie, którzy dorobili pracę własnych rąk. Miliarderem tak się nie zostanie oczywiście, ale milionerem tak. Musi dorobić. Ludzie, którzy mają w kiepełę dobrze, będą mieli bardzo dobrze. A ludzie, którzy mają i w kiepełę dobrze, i ciężko pracują, będą mieli... A ci, którzy nie są, są głupi, też są lenie, będą mieli bardzo źle. My to obiecujemy. Solennie. Z tym, że będą mieli źle bardzo krótko, bo po dwóch dniach głodowania przestaną być leniami i wezmą się do roboty. Także, proszę Państwa, to jest zupełnie odwrotna zasada niż ta, którą dzisiaj was się uczy w Unii Europejskiej, w tym szkolnictwie państwowym. My chcemy wrócić do normalności. I bardzo was prosimy, pamiętajcie o jednej rzeczy. Na to, żeby zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Oni nam te żarówki wprowadzają, zakazują żarówek, a ludzie nic nie mówią. Są obojętni. Prawda? Wprowadzają do szkół naukę homoseksualizmu, ludzie są obojętni, widocznie tak trzeba. A kurde, jak w 1901 roku rząd pruski zmienił tylko jeden punkt programu szkolnego, że nauka religii miała być po niemiecku, nie ruszył programu, nic, tylko nauka, zmiana języka jednej lekcji. Był strajk szkolny, protesty i cała Europa się trzęsła, jakim prawem rząd pruski odbiera święte prawo rodziców do uczenia dzieci w takim języku, jakim chcą. A dzisiaj co? Ludzie siedzą cicho. Bo ludzie akceptują to, że dzieci są państwowe. Akceptują to.
są zadowoleni, że nie ponoszą odpowiedzialności. Ja czytam na przykład, dwa lata temu chyba już, że rodzice, jeszcze tam ten sukinsyn Zapatero rządził w Hiszpanii, który doprowadził do tego stanu, w którym ona jest obecnie, to rodzice hiszpańscy wyrazili wdzięczność rządowi, że rząd zajmie się wreszcie problemem otyłości ich dzieci. Rozumiecie, jak mnie się dziecko zapasie, to nie ja jestem winien. Rząd jest winien. No i słusznie. I słusznie, jak dziecko jest rządowe, to nie rząd ten problem rozwiązuje. Przecież jak mi dziecko zerze cukierki, nie mogę dać mu klapsa, no bo pójdę do więzienia, nie? No to co mam zrobić? Nic nie mogę zrobić. No. To niech rząd ten problem rozwiązuje. Prawda? Jest to absurdalny świat. Musimy wrócić do normalności. Teraz się mówi tam o demokracji. Słuchajcie, jeżeli byśmy lecieli samolotem, tak jak tu siedzimy wszyscy, zajmujemy samolot, no i pada propozycja, żeby zrobić demokrację. Jak podniesiemy prawą ręką, to wolant w prawo, jak lewą rękę, to pilot wolant w lewo, prawda, jak tam podniesiemy obie ręce, to orczyk w dół, prawda. No, zgodzimy się na demokrację? Nie. A przecież pilotowanie samolotu jest o wiele łatwiejsze niż rządzenie państwem. 3/4 tu obecnych chłopaków po 2 tygodniach szkolenia, co pokazali Arabowie z 11 września, po 2 tygodniach szkolenia potrafiliby od biedy pilotować samolot. A rządzenie państwem jest trudniejsze. Dlaczego godzicie się na demokrację w państwie, a nie godzicie się na demokrację w samolocie? Odpowiedź kryje się w aforyzmie największego filozofa XX wieku. Tego oczywiście nie znacie, bo w szkołach są tylko komuniści. Powiedział on tak. Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec, gdyby ból występował dopiero po roku. Mikołaj Dawila, już nie żyje, świętej pamięci. Otóż, ponieważ katastrofa samolotu nastąpi w kwadrans po wprowadzeniu demokracji, a państwa dopiero po 200 latach, to ludzie się godzą na demokrację w państwie. A to jest równie głupi ustrój w państwie, jak i w samolocie. No. Póki jest statek płynie sobie po oceanie, prawda, pogoda piękna, fal nawet nie ma, raf na horyzoncie nie ma, kasa pełna, ładownia pełna, o, proszę państwa, wylatuje za burtę kapitan. A to możemy wybrać następnego przez głosowanie, mogą głosować pasażerki i ten. Maszynownia może głosować wszystko jedno. Jak jest burza i rafy na horyzoncie i wypadnie kapitan, kończy się gadanina o demokracji. Pierwsze kobiety chowają się za plecy, mówią, panowie, róbcie coś. Panowie nic nie robią, tylko mówią, niech pierwszy oficer bierze władzę od razu, prawda? I na statku od razu panuje porządek. W tej chwili mamy za dużo wszystkiego. Mamy za dużo pieniędzy. Mamy za dużo żywności. Wszystkiego jest za dużo. Gazety pełne są porad, jak schudnąć, a nie ma porad, jak utyć, nie? Zauważyliście. To takie trudne nie jest. Mamy wszystkiego, no tak. Mamy wszystkiego za dużo. I tylko dlatego ten kretyński ustrój może się utrzymać. A ja mówię, a czy wiecie, ile my marnujemy pieniędzy? Ile ludzkiej energii się marnuje? Ja 2 lata temu powiedziałem, że gdybyśmy my rodzili, to za 7 lat Polak stanąłby na Marsie. To był śmiech. Dzisiaj pan Dionizy Tito mówi, że on wyśle, prywatna firma oczywiście, wyśle Amerykanina na Marsa za 5 lat. I wyśle. Ale problem. Za pieniądze ukradzione na budowie Stadionu Narodowego można by spokojnie, prywatna firma oczywiście, państwowa by wydała na to 20 razy tyle pieniędzy oczywiście, za prywatna firma by tego człowieka na Marsa wysłała. I zapewniam was, że efekt medialny na świecie byłby znacznie większy, niż gdybyśmy nawet to euro wygrali. Otóż pieniądze się marnują w sposób niewiarygodny. Na walkę z globalnym ociepleniem, no jak widać nieudaną, bo tu jest ciepło, na walkę z globalnym ociepleniem wydano w ubiegłej pięcioletce wydano 900 miliardów euro. Z tego oczywiście 10% się przylepiło do łapy tych, którzy tam zamówienia składają, nie? Tak samo jak 10% z tych 2 miliardów na Stadion Narodowy się przylepiło do łapek tych, co tam dawali zamówienia, nie? No i o to chodzi, żeby wydawać te pieniądze. Ale taki jest mechanizm.
prawda? 900 miliardów euro. Wiecie, co za gigantyczna masa pieniędzy? Poleciało w błoto. A to nie tylko to, bo my na przykład płacimy w tej chwili za gaz 4 razy tyle niż Ameryka. Pomijam Hawaje. Na Hawajach kosztuje tyle samo, tam trzeba gaz dowodzić skroplony z kontynentu. Ale poza Hawajami płacimy za gaz 3 do 4 razy tyle, co w innych stanach USA. Jak mamy konkurować z Amerykanami? Za prąd płacimy 3 razy tyle, co Amerykanie czy Chińczycy. To jak mamy konkurować z nimi, nie? I strata nie polega na tym, że oni z nas zdarli te pieniądze, z tej pieniądze za prąd. Oni wzięli tam 2/3 i wrzucili do Brukseli, a oni je zmarnowali na globalną cenę. Nie o to chodzi. Ale pomyślcie, ile firm nie powstało, dlatego że przy tej cenie prądu się nie opłaca coś robić. Ile firm nie powstało, bo przy tej cenie gazu się nie opłaca czegoś robić. Ile firm nie powstało, bo przy tej cenie benzyny nie opłaca się transportować. Prawda? Dlaczego zniknęły komisje meblowe? Bardzo niewiele jest. Dlaczego? Bo przy tej cenie benzyny nie opłaca się szafy, która warta jest 50 zł, przewieźć z miejsca na miejsce. No po prostu. To wszystko znika. To wszystko znika przy tych potwornych podatkach. O, wszyscy jesteśmy bogaci i nas stać, żeby to zmarnować. Ale dlaczego tak głupio? To zmarnujmy na tę wyprawę na Marsa, no przynajmniej, nie? To przynajmniej coś będzie. A co zostanie po tym, jak francuska arystokracja podobno przestała pieniędzmi, doprowadziła Francję do ruiny. Ale po nich zostały przynajmniej Louvre, pałace. A co zostanie po tych 900 miliardach euro wywalonych na walkę z globalnym ociepleniem? Gówno zostanie tylko. Taki wicepremier Jugosławii za czasów Tity, pan Milovan Djilas, już nie żyje, dawno nie żyje, powiedział, że rządziły światem różne klasy, właściwie niewolników, powstały po nich piramidy, feudałowie, powstały po nich zamki, kapitaliści, powstały po nich koleje, prawda, inne. Ale jak ta nowa klasa, która teraz rządzi, straci władzę, to nikt jej nie będzie żałował. Takiej bandy sukinsynów, jaka rządzi obecnie Europą i zresztą całym światem prawie, to naprawdę w historii nie było. Ponieważ pieniędzy jest za dużo, marnują je całymi szuflami. Powtarzam, są gigantyczne pieniądze, które można by użyć na normalne cele. Pod jednym warunkiem, że tych łajdaków się wywali od władzy. To są, i teraz jeszcze ostatnie słowo, co to są za ludzie, dobrze? To będzie ostatnie, bo się tak gorąco jest i nie chcę przedłużać. Otóż na dole tej Unii Europejskiej siedzą ludzie, którzy pracują za grosze. Taki urzędnik zarabia tam 20 tysięcy euro miesięcznie, prawda? Więc no, ciężko za to pracuje. Za te pieniądze on gotów jest, no własną matkę to może nie sprzeda, ale będzie gadał dowolne głupoty, że tam wierzy w globalne ocieplenie i tak dalej. Może nawet naprawdę uwierzy. Za 20 tysięcy euro miesięcznie można uwierzyć. Powyżej są ludzie, którzy zarabiają prawdziwe pieniądze. Na przykład taki pan Al Gore, to on trafia 100 milionów dolarów na handlu nadwyżkami CO2. Oczywiście nikt niczym nie handluje, żadnego CO2 nikt miejsca nie przewozi. To jest czysto fikcyjna operacja po to, żeby pan Al Gore mógł 100 milionów dolarów skasować. I ci ludzie naprawdę, dla nich walka z globalnym ociepleniem to jest bardzo ważna potrzeba życiowa. Ale na samej górze siedzą jeszcze inni ludzie. Oni pieniądze też biorą, ale ich celem nie są pieniądze. Oni, może ich zaczyna się 30, może nawet więcej lat temu. Jak sobie przypomnicie, jak nie wiecie, zajrzyjcie sobie do Wikipedii, czy gdzieś tam, czy do innej encyklopedii. 30 lat temu był ruch Dzieci Kwiatów, Błota Woodstock, prawda, hipisi, Wolna Miłość, narkotyki, taka lewica, taka Dzieci Kwiaty. A świadomy odłam lewicy brał karabinę w rękę, zakładał czerwone brygady we Włoszech, Rote Arme Fraktion w Niemczech, prawda, i zabijali kapitalistów. Ponieśli klęskę. Rozbito czerwone brygady, rozbito frakcję Czerwonej Armii. Dzieci Kwiaty gdzieś zniknęły, część zaśpała się na śmierć, część sporządniała. Niektórzy należą dzisiaj do rodziny Radia Maryja. Proszę Państwa, i wtedy Rudy Duczkę, sprawdźcie sobie w encyklopedii, kto to był, Rudy Duczkę, przecież przez TSCH, był Niemiec, chyba nawet Żyd zresztą niemiecki, nie jestem pewien. Rudy Duczkę powiedział tak: koniec wygłupów.
robimy wielki marsz. Wielki marsz to słowo Mao Tse-tunga. Mao Tse-tung robił wielki marsz przez Chiny w 1949 roku. Robimy wielki marsz przez instytucje. Macie się nie buntować, tylko zapisywać się na urzędników do tych instytucji, wzajemnie się wspierać i od środka opanować te instytucje. I dzisiaj oni rządzą światem. Ten facet, który kiedyś kopał policjantów na ulicach, był ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pamiętacie, prawda? Ci ludzie teraz doszli do władzy w Unii Europejskiej. Jeśli zajrzycie na ich życiorysy, to to wszystko byli członkowie partii komunistycznej albo socjalistycznej. Wszystko ludzie, którzy spełniali polecenie, plan Duczkiego, wielki marsz przez instytucje. To ta czerwona hołota rządzi dzisiaj w Brukseli. I nie tylko w Brukseli. A jakie były ich cele? Znów zajrzyjcie sobie do encyklopedii. 30 lat temu były raporty Klubu Rzymskiego, pierwszy raport, drugi raport Klubu Rzymskiego. Ja się tego śmiałem, ale tak dalej poważnie. Jeżeli będzie rozwój gospodarczy, zabraknie wszystkiego, zabraknie stali, zabraknie węgla, zabraknie ropy, zabraknie powietrza, zabraknie wody, więc trzeba ograniczyć ilość ludności i trzeba zatrzymać wzrost gospodarczy. I hasło było zero growth, zerowy wzrost. I dzisiaj oni to realizują. Ludzie, którzy nie znają historii, nie potrafią zrozumieć. Przecież my im tłumaczymy, że jak wy wprowadzicie, walczycie z tym globalnym ociepleniem, to macie zerowy wzrost gospodarczy. Ale to jest ich cel. Oni chcą mieć zerowy wzrost gospodarczy. Jeżeli pójdziecie do pana Lewandowskiego i powiecie, nie kop pan mocno tej futbolówki, bo wpadnie do bramki, no to równie dobrze możecie im tłumaczyć, że nie mają podnosić podatków, bo tego się hamuje wzrost. Oni chcą go zahamować. To jest ich cel. Zrozumcie, to jest ich cel, zero growth. I oni go właśnie dzisiaj realizują. I dlatego my się dzisiaj nie możemy rozwijać, dlatego nie możemy lecieć na Marsa, dlatego nie możemy budować kolei takich jak Chiny. Teraz jest pan, że Chiny były 20 razy biedniejsze od Polski 30 lat temu. Dzisiaj mają koleje jeżdżące 400 na godzinę, mają rakiety kosmiczne, a ile dała Unia Europejska na to? Nic. I dlatego je mają. Gdyby Unia im dała jakieś pieniądze, to dzisiaj byliby na poziomie Burkina Faso albo innej Nigerii. I mieliby dług oczywiście, bo wiecie, ile kosztują zasiłki socjalne dla miliarda ludzi? No byliby zadłużeni. A tak mają bilion dolarów nadwyżki teraz. No, bo nie wprowadzili tego ustroju, co w Europie Zachodniej. No, bo na myśl o wprowadzeniu demokracji, to każdy student bierze worek na łeb i takiego faceta na komisariat od razu, wariata, który chce prowadzić demokrację w Chinach. No, to jest nonsens. I dlatego Chiny się rozwijają. A my nie. A my nie. Oczywiście każdy ma swoją drogę, ale pewne zasady ogólne istnieją. Chiny tylko robią to, co myśmy robili lat temu 200. Pewnymi chińskimi wariantami oczywiście. Także, proszę Państwa, to trzeba pamiętać. Rządzą nami szaleńcy. Ludzie, którzy mają ideę fix, że nie dopuszczą do wzrostu gospodarczego, bo to nam szkodzi. No ale niestety nie udało się tego narzucić muzułmanom, Chińczykom i tak dalej, dlatego nas zjedzą. Po prostu i zwyczajnie. Nas zjedzą. Jeżeli nie chcemy, żeby nasze żony i córki znalazły się w haremach, to proponuję zacząć walkę już dzisiaj. Zapisać się do Kongresu Nowej Prawicy, tutaj są deklaracje, osobne dla kobiet i dla mężczyzn, nawiasem mówiąc. Tak jest, u nas nie ma równości płci. Deklaracja dla kobiet nie ma na przykład wieku. Także proszę Państwa, u nas się różnicuje ten płeć i trzeba coś robić. Jak już mówiłem, jak będziecie obojętni, to tak właśnie będzie. I nie będzie wcale strasznie. Słuchajcie, was straszą tymi muzułmanami. Nie. Przyjdą, jeżeli przyjdą muzułmanie, przecież oni przyszli w VII wieku, rządzili Hiszpanią. Hiszpania kwitła. Podatki w Polsce byłyby 5 razy niższe niż obecnie. Chrześcijanie i Żydzi musieliby płacić podatek troszeczkę wyższy, ale minimalnie wyższy niż muzułmanie. No kobiety może były w haremach, prawda, bo nie mieli pieniądze, tam jakieś petrodolary, tak? Nie wolno byłoby krzyży nosić na piersiach, z kościołów trzeba by je pozdejmować, wsadzić do środka. Ale poza tym nic by się nie stało. No co, godzimy się na to? Czy bronimy? No właśnie. To musimy sami to zrobić. Sami możemy kwitnąć bez muzułmanów.
prawda? Bez muzułmanów też możemy obniżyć podatki bez muzułmanów, prawda? Muzułmanie są nam do tego potrzebni? Nie. Tylko musimy sami to zrobić. Tylko tę hołotę, która rządzi, trzeba odsunąć, bo jak nie to raz, po prostu nas zrujnują. Po prostu nas zrujnują. To tyle chciałem powiedzieć, proszę Państwa, i pamiętajcie. Trzeba coś robić. Tu ma powstać silne koło Nowa Praga, prawda? A ktoś nie jest z Nowej Pragi, to oczywiście to kolega Palutkiewicz tam do właściwego koła skieruje, ale tu chcemy utworzyć silne koło Nowa Praga, które będzie w stanie powiedzieć ludziom okolicznym, że Kongres Nowej Prawicy to nie są wariaci, tylko ludzie, którzy po prostu chcą normalności. Chcemy znów kwitnąć, tak jak było w XIX wieku, gdzieśmy zajmowali cały świat, wszyscy podziwiali białego człowieka, prawda? Myśl rozwijała się nauka, technika, przecież wszystkie wynalazki, jakie widzicie, czy to będzie żarówka, czy to będzie pociąg, samochód, to wszystko XIX wiek. Wszystko, nawet komputer wynalazł Babbage w 1886 roku. No nie wszystkie tam, ciekłe ekrany, lasery, to akurat jest to późniejsze, ale ogromna wynalazka to XIX wiek, to był wiek najszybszego rozwoju ludzkości. Tak, proszę Państwa, trzeba wrócić do tych zasad, które panowały wtedy. Chcemy się rozwijać tak samo szybko jak wtedy. I chcemy, żeby znów szanowano białego człowieka. Chcemy, żeby znów szanowano Polaka. Po prostu, żeby każdy człowiek znalazł znów swoje miejsce. I tego od Państwa oczekuję. Dziękuję bardzo.